Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Ciekawostek. Dzisiaj przedstawię wam 8 ciekawostek dotyczących Fiora, więc zaczynajmy. Fiora została zaprojektowana przez Voltiego. Jej głosu w polskiej wersji udziela Anna Gajewska, która dubbinguje również Dianę i Leonę. Fiora posiada znacznie odmienny akcent francuski w wersji angielskiej gry. Po wypuszczeniu jej przeróbki w środę 5 sierpnia 2015 roku wraz z patchem V5.15 Fiora była zablokowana do gry przez jeszcze 24 godziny. Było to spowodowane występującym błędem. Podobnie było z Kalistą. Jednym z konceptów na przerobioną superumiejętność Fiory było rzucenie rękawicy pod nogi wskazanego wroga, przeniesienie się z nim w losowy punkt mapy i stoczenie pojedynku aż do śmierci. Zwycięzca starcia miał w momencie śmierci rywala wracać do miejsca, skąd został zabrany, i otrzymać różne wzmocnienia. Zostało to jednak porzucone m.in. przez fakt, że w takim wypadku Fiora zbyt łatwo zabijałaby swoje cele przy wyzwaniu kogoś słabego, na przykład wspierającego. Odwołując się do nowej strony League of Legends, Lux i Fiora są przeciwniczkami. Jax również jest rywalem Fiory ze względu na bycie znanym jako jeden z najzdolniejszych wojowników. Jeśli odcinek Ci się spodobał, zapraszam do komentowania, subskrybowania i łapkowania w górę, co bardzo motywuje. No i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć!